Cześć, witajcie, z tej strony Bartosz, a to, moi drodzy, jest kolejny odcinek z gry Ark, Jurassic Ark, moi drodzy. Niestety po wczytaniu gry dnia następnego okazało się, że gdzieś tutaj nie będzie przy moim domu czekał na mnie ten Dodo, którego udało mi się ujarzmić w poprzednim odcinku. Na Facebooku śmiałem się, że to najbardziej krwiożercza bestia na całej wyspie, no ale... że tak powiem, nie chciałem się przyznawać, że porwałem się tylko na takiego Dodo, jakiegoś małego, ale widzę, że kurczę, to trzeba by mieć chyba na te dinozaury jakąś, nie wiem, zagrodę czy coś takiego, bo nie wiem, ogólnie z tego, co się orientuję, to po wylogowaniu się z gry nasza postać przez jakiś tam czas chyba jest ogólnie widoczna i bardzo często jest tak, że jeżeli wylogujemy się gdzieś poza naszym domkiem, to inni gracze mogą nas zwyczajnie zabić. Chociaż z tego, co wiem, to na tych serwerach, które są oznaczone jako PvE, czyli tak jak tutaj u mnie, to chyba gracze powinni być w miarę bezpieczni, ale tego nie wie nikt tak naprawdę. W porządku, moi drodzy, jedyne czego mi jeszcze... Ojejku, jak świeci. Jedyne czego mi jeszcze brakuje, no to to, żeby tak naprawdę zorientować się, jak można by było na mapie ogarnąć, gdzie w ogóle ja jestem i gdzie znajduje się mój domek aktualnie, tak żebym wiedział, jak tutaj przynajmniej wrócić. Chociaż zaraz jeszcze zobaczymy, czy tutaj w przyszłości jest możliwość zrobienia jakiegoś kompasu czy czegoś takiego. Nawet nie wiem, co by mogło ewentualnie wyglądać jak kompas, bo tam, no wiadomo, te rzeczy tego typu jak koszula czy łuk, strzały, tutaj widzę nawet jest spadochron, no to wszystko mniej więcej widzę i jestem w stanie rozpoznać, ale nie widzę czegoś na kształt kompasu. Podejrzewam, że kompas powinniśmy być w stanie zrobić w miarę wcześnie, że tutaj widzę jakieś ognisko, tego nie jestem w stanie zidentyfikować, to jest chyba jakieś wiadro, to też nie jestem tego w stanie zidentyfikować, to jest jakiś flergan, być może to jest kompas, bo przypomina kształtem to, a może to, taki prostokątny, nie wiem, ale chyba mam nadzieję, że kiedyś gdzieś tam ten kompas będzie można zrobić, bo tak naprawdę bez niego to tutaj ciężko się w jakikolwiek sposób odnaleźć. Nie mamy żadnej minimapy. Mapa ta, którą sobie odpalamy poprzez M, no, też za bardzo nie mówi, gdzie jest nasza lokalizacja. Także no cóż, trudno. Jeszcze też się zastanawiam, o co chodzi z tym gwizdaniem. Bo jest chyba ze 3 czy 4 rodzaje tego gwizdnięcia. To jest ciekawe. Okej. Właśnie jakby mieć kompas, to bym mógł sobie pozaznaczać. O, to jest przydatne. Ha. Okej. O. To jest ciekawe. O, taką postać sobie właściwie zrobiłem. Nie wiem, czy wam ją pokazywałem. Całkiem taka zgrabniutka. Fajnie tutaj proporcje, wydaje mi się, że dobrałem mięśni i wszystkiego. No i ten kolor skóry taki troszeczkę ciemniejszy. Tribal name, ok. Co tu jeszcze mamy? No, można kucnąć, czekajcie. A, to w ogóle można się położyć. A, tu można kucnąć. Cholera. No mamy crafting. I mamy tą mapę. O, zwróćcie uwagę, tak jak trzymamy mapę, to widać całość, jak wygląda, a jak tylko przybliżam, to już mapa się rozmazuje, także jak się zastanawialiście, jakiej wielkości jest to wyspa i w jakim jest kształcie, no to proszę bardzo, nie trzeba mapy odkrywać, żeby zobaczyć, jak wygląda cała wyspa tutaj na mapie. Okej, fajnie. Fajnie wiedzieć. Ciekaw jestem, jakby z taką kamerą się grało. No nie jest to jakoś super komfortowo, przyznam szczerze. Wtedy nie mogę się rozglądać. Okej, moja propozycja jest taka. Ja tutaj jakiś ewentualnie punkt orientacyjny sobie znajdę. Cholerka, tylko jak to zrobić? Bez żadnego kompasu.
No nic, w każdym razie propozycja moja jest taka na dzisiejszy materiał, żebyśmy zwyczajnie wyruszyli w świat i zaczęli, powiedzmy, gdzieś tutaj eksplorować, bo tak naprawdę cały czas w momencie, kiedy zaczynamy grę... O, widzę cię i cię zabiję. A, i co teraz? I co teraz? Dawaj mięso. Weźmiemy sobie. Chociaż nie wiem, czy kilofem jest więcej mięsa. O kurczę, to się nazdobywałem. Nie wiem, czy kilofem jest więcej mięsa, czy toporkiem. Już nie bardzo pamiętam. Jest 20:30, zaraz pewnie będzie się ściemniać. Na szczęście z tego, co widzę, to mam pochodnie. I wydaje mi się, że w ekwipunku powinienem mieć kilka rzeczy, które umożliwią mi ewentualne naprawienie jej. Chyba, że już teraz mogę to zrobić. Chyba nie. Ale mogę w razie czego zrobić nową. Super. W takim razie jeszcze się tutaj troszkę pożywię tym, co mam. No, narkobery to może nie byłby dobry pomysł na przekąskę. No i próbujmy gdzieś tutaj się wdrapać. Tutaj widzę jakieś bardzo ciekawe budowle innych graczy. No, ludzie mają naprawdę pomysły. I zwróćcie uwagę, mój dodo to zniknął, kurczę, pewnie ktoś mi go zabił. O, nowy level, bardzo miło mi. Mój dodo zniknął, a patrzcie, dinozaury i innych ludzi tak grzecznie sobie tutaj stoją. I kurczę, nie podoba mi się to. Och, tam jest jakiś gigant. Zobaczcie, tutaj sobie ktoś w ogóle wybudował. Wow! Ale kurczę, nawet nie wiedziałem, że tutaj na tym serwerze są już aż tak zaawansowane plemiona. Zwróćcie uwagę, tutaj ktoś złapał sobie T-Rexa, który się nazywa Theodor. Tutaj można by wejść do środka nawet. Kurczę, 64 level. Jacie. Masakra. Pterodaktyl. Ale fajnie, nawet nie wiedziałem, że można mieć kilka. Bo to widzicie, to jest wszystko The Jutters, czyli wydaje mi się, że to jest chyba jednego gracza wszystko. Tutaj jakaś taka puma, jakiś tygrys szablozemny, tutaj jakiś taki raptor. Kurczę, naprawdę. Widać, że ktoś sporo, naprawdę bardzo dużo czasu musiał poświęcić na to, żeby zdobyć te wszystkie dinozaury. Ja jakiegoś, kurczę, dodo z 15 minut musiałem okiełznywać. I tam ma w ogóle jakąś zajezdnię z rekinami. Tu pod spodem stoi jakiś brontozaur wielki. Boję się tędy schodzić, boję się, że spadnę na głowę i się zabiję. Dlatego gdzieś tutaj może wykorzystam. Jeszcze tak ktoś zostawił tą zagrodę totalnie otwartą. Prawdopodobnie po to, żeby wszyscy podziwiali. Zwróćcie uwagę, ktoś sobie zbudował nawet taką platformę. Nie wiem jeszcze, jakie jest jej zastosowanie. No tu widzę, że jest jakaś drabina. Nie wiem, czy da się po niej zejść. Okej, okay, nie da się. Albo może się udało, tylko ja nie... Dobra, trochę sobie tutaj rozświetlimy, co i jak. Zwróćcie uwagę, ktoś sobie zbudował podest, który mu... Co to w ogóle jest? Jakiś generator? I co, to można włączyć? To są w ogóle chyba jakieś reflektory, które oświetlają tego dinozaura. I zwróćcie uwagę, ktoś sobie zbudował gigantyczną platformę tylko po to, żeby móc, że tak powiem, dosiadać sobie tego gigantycznego dinozaura. No, powiem wam, moi drodzy, że ktoś naprawdę mnóstwo czasu musiał poświęcić. Nawet nie wiedziałem, że ten serwer tak długo istnieje. Zwróćcie uwagę, ktoś sobie centralnie tutaj zaparkował dinozaura. No kurczę, a mojego dodo to zabili, a te wszystkie dinozaury sobie tutaj tak stoją. Jeszcze muszę zobaczyć koniecznie tą zajezdnię z rekinami, bo to jest totalnie jakaś pokręcona rzecz. Tutaj mamy jakiegoś ala delfina chyba. Level 80, no chyba żartujesz. A to? To jest chyba jakiś megalodon. Level 39. O, tutaj przypłynął sobie jakiś mały taki...
To też jest tego gościa? Pewnie tak, tylko jeszcze nie osiodłany. Jak widzicie, na każdym z tych zwierząt są centralnie siodła, czyli ta osoba, która jest w ich posiadaniu, może sobie centralnie wszystkie te zwierzęta dosiadać. Niesamowite, nawet nie wiedziałem, że tego typu rzeczy można robić w tej grze. A teraz, skoro już to wiem, że można, to tak naprawdę mam jeszcze tylko... No tutaj widzicie megalodona na drugim poziomie. Nie jest chyba, jest chyba niczyj, tak jak z tego co widzę, bo nie jest w żaden sposób podpisany. Ciekaw jestem, jakbym go zaatakował. Nie sięgam nawet do niego. W takim razie może nie będę się nawet na niego porywał. Kurczę, jestem pod wielkim wrażeniem i jestem w mega szoku, ale jestem jednocześnie też bardzo, bardzo zadowolony, że udało mi się coś takiego znaleźć, bo przynajmniej wiem, że ta gra dostarcza takich możliwości. Genialne, dosłownie super, jeszcze tylko muszę się tutaj nawodnić troszeczkę, bo widzę, że cienko z tym. O, cyk, cyk i cyk, dobra. Zaraz mi się pochodnia wyczerpie. Tutaj jeszcze ktoś ma... Pewnie to ten sam gościu. Ten gościu też mi się wydaje, że on... Tak, zwróćcie uwagę, to jest cały czas ten The Jutters. Tu ma w ogóle jakieś nawodniacze do swoich roślin. Ja, normalnie gościu miażdży. Tu ma w ogóle chatę w kolorze francuskiej flagi. Ma nawet drabinę, kurczę, dlaczego ja nie mam drabiny? Fajnie, bardzo fajnie. Z tego co wiem, to właśnie można robić takie barwniki, które umożliwiają farbowanie. O, tutaj ktoś umarł. Jakiś Joe. No trudno. Tutaj kolejny oczywiście dinozaur, tylko nie wiem czyj, bo nie jest napisane pod imieniem. No pięknie. Mega, 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 jestem super zakochany wręcz. A to co to za świnka? Female Fiomia. Nie wiem jak się to czyta, ale o, jakieś fioletowe takie. Z tego co się orientuję, to chyba właśnie ta świnka. O, możemy gdzieś tutaj się rozwinąć. Chyba ta świnka jest pierwszym zwierzęciem. Tak, Fiomia Saddle, zwróćcie uwagę. Jest pierwszym zwierzęciem, które możemy gdzieś tam dosiadać. Tylko że problem polega na tym, że ja mam teraz 10 punktów. Na razie podaruję sobie wszelkie tutaj zbrojenia w postaci jakichś koszul, spodni, tego typu rzeczy, bo to mi się raczej nie przyda. Wydaje mi się, że na pewno przydałaby mi się ta proca, bo ona służy właśnie do, jak się to mówi, do ogłuszania dinozaurów. No a później tak na dobrą sprawę mógłbym sobie na tą świnkę wskakiwać, tylko że musiałbym ją właśnie w jakiś sposób... Gdzie ona polazła? Tutaj łazi. Musiałbym ją właśnie... Który to poziom? Oj, 28, to chyba bym nie... Z 15 lat chyba bym musiał w nią strzelać z tej procy. No właśnie, zepsuła mi się pochodnia. Ale na szczęście... Można ją bardzo łatwo i szybko naprawić. Cienko u mnie z jedzonkiem. Zaraz to moje mi się zepsuje. Dlatego muszę się zdecydować szybko, co byśmy tu chcieli rozwinąć. Jeszcze tylko zrzucę okiem, co ja tutaj w ogóle mam. Water skin. Narkotyk. Pędzelek. Flaga, stojąca pochodnia. Nie no, raczej moi drodzy, skupmy się bardziej na tych rzeczach takich niezbędnych. Czyli ja teraz na slingshocie się skupiłem. Okej, zobaczmy, a ten pterodaktyl, który poziom 22. Być może poszedłem w jakieś regiony, które są zwyczajnie dla mnie niedostępne. O, mogę sobie zrobić taką procę. Z tego co się orientuję, to proca chyba strzela kamieniami zwykłymi, których mam 32. Gdzie ta proca? Tutaj. Próbujmy sobie ją. 5.
teraz mam naładowane. Da się jakoś. Okej. O, zasięg jest beznadziejny, powiem szczerze. Także praca nie należy do jakichś najbardziej rewelacyjnych broni. Zastanawiam się, o właśnie, czy ja mogę wykorzystać cudze ognisko do przyrządzenia sobie jedzenia. Zobaczmy. 5, 2 powinno wystarczyć. Tak, mogę sobie normalnie wykorzystać cudze ognisko. Bardzo ciekawe. Nawet się tutaj mogę troszeczkę ogrzeć przy ogniu. To też chyba powinno pomóc. Tak, cały czas ta świnka tam chodzi. Boję się ją trochę zaatakować tak bez przygotowania. I też nie wiem, czy byłaby w ogóle możliwość, żebym ja sobie tutaj poradził, żeby ją samodzielnie gdzieś tam, powiedzmy, oswoić. Ale widzę, że tutaj jest dosyć sporo roślin, także nie powinno być problemu z jakimiś tam narkobery, czy czymś do jedzenia dla niej. Tylko właśnie nie wiem, jak to jest z tym levelem dinozaurów, czy on ma na coś wpływ, bo widzę, że ta świnia jest na 28, a dosłownie po drugiej stronie, na drugim brzegu. Oj, nie chciałem gasić, ale właściwie już się zrobiło, także okej, powinno na razie wystarczyć mi tyle jedzenia. Ja zwyczajnie chciałem tylko troszeczkę podjeść. O, tutaj mamy nawet jakąś kobitkę. Ciekawe, jakbyśmy ją pokroili. To próbowałem, ale wtedy się nie udało i teraz widzę, że też się to nie da się tego zrobić. Być może na serwerach PvP się da. Tutaj na PvE niestety nie ma takiej możliwości. Właśnie, to jest level 30, taki dinozaur. Tutaj ktoś też coś widzę sobie zaczyna budować fajnego. Jakąś wielką taką. Patrzcie, nawet ktoś sobie tego dinozaura, co strzela tym kwasem. Nawet takiego sobie ktoś tutaj. Oj, ten ma level 16, to chyba nie mam z nim za bardzo szans. Tamte, z którymi walczyłem do tej pory, były tam na 3., 4. levelu, ale nigdy na 16. Okej, troszkę trzeba będzie podbiec. Kurczę, te dinozaury się tak wyłaniają praktycznie znikąd. Także tak na dobrą sprawę, zasięg tej pochodni nie jest zbyt duży. Ja nie widzę, co się w oddali dzieje. Może się okazać, że zaraz wejdziemy dosłownie do legowiska jakiegoś tyranozaura. Okej, tutaj widzę też, ktoś sobie chatę zbudował. Ambrosios. Co ludziom takie duże domy? Przecież tam tak naprawdę tylko skrzynka powinna wchodzić i jakieś tam ognisko. Powiem wam szczerze, że teraz tak naprawdę, jak się tak oddaliłem od... O, takie duże drzewa jeszcze są. Ciekawe, czy... W porządku, moi drodzy, jestem z powrotem. Z przyczyn dla mnie niestety nieznanych, zwyczajnie gra mi się skraszowała. Wyskoczył jakiś błąd sterownika do karty graficznej. Podejrzewam, że jest to związane głównie z tym, że gra jest jeszcze niezbyt dobrze zoptymalizowana. I to jest przyczyną, bo przecież gram w naprawdę dużo bardziej wymagające tytuły. Dobra, nie widzę nawet, czy uderzam w to drzewo, czy nie. Zobaczmy, co z niego uzyskamy. Bardzo dużo kory. No, ale te drzewka to są wcale nie bardziej wytrzymałe, jak te, które są na plaży dostępne. Z tego też mamy dużo kory, drewna też nie za wiele. No cóż. Także wydaje mi się, że to może być, znaczy to prawdopodobnie jest związane właśnie z optymalizacją gry. Ze względu na to, że czasami po 2 i po 3 godziny grałem w Wiedźmina pod rząd na najwyższych ustawieniach graficznych i nie było najmniejszego problemu, a tymczasem po 20 minutach w tej grze wyskakuje mi błąd sterownika. No to raczej chyba coś... wszystko wskazywałoby na to, że to jest spowodowane właśnie
problemami z grą, ale jak widzicie, włączyłem grę od nowa i nawet jeżeli miałoby mi się znowu wyłączyć, to chętnie sobie kolejne 20 minut pohulam. Szczególnie, że jeszcze zaletą tego programu, którym nagrywam obraz z gry, jest to, że on zwyczajnie w momencie, kiedy zminimalizuje grę albo kiedy gra mi się skraszuje, to ja zwyczajnie mogę sobie... Znaczy, tak jakby nie tracę tego, co udało mi się do tej pory nagrać, czyli program zwyczajnie się wyłącza, tak jak ja bym wyłączył nagrywanie, i nie psują mi się w żaden sposób nagrania, także nawet jakieś tam delikatne problemy z grą nie wpływają tutaj w żaden sposób później na błędy związane z materiałami, czyli tak naprawdę dzięki temu mogę sobie śmiało nagrywać bez obaw, że coś tutaj zaraz się stanie. Okej. Tego może lepiej nie będę jadł, bo to nie pisze, że nie jest zbyt tasty, ale coś tam jednak polepsza smak potraw. I z tego, co się orientuję, to później w przyszłości, i to wydaje mi się, że to może być to okrągłe tutaj cosiczku, o to, że będziemy mogli stworzyć garnek. Ten garnek, chociaż możliwe, że to będzie bardziej to, ten taki garnuszek nad ogniskiem, i on umożliwia nam właśnie gotowanie potraw już takich naprawdę konkretnych, czyli do jakiegoś tam mięska możemy dorzucać właśnie jakieś jagody i tego typu rzeczy i nam powstają podobno naprawdę bardzo fajne potrawy. Także ten system gotowania również jest w tej grze dosyć rozwinięty. No fajnie, bo tutaj już się robi dzień, już jest 5 rano w grze, także fajnie tutaj jakoś sobie przetrwaliśmy tą noc, zwyczajnie chadzając po lesie. Na razie udaje mi się uniknąć wszelkich ataków jakichś kurczy niebezpiecznych dinozaurów. Trzeba tutaj mieć tak naprawdę oczy dookoła głowy. O, tu jest kolejna ta świnka i ta ma na przykład już level 10. Możemy spróbować ją ogłuszyć. Ja mam tylko co prawda 30 kamyków. Nie wiem, czy by to wystarczyło, ale myślę, że powinno. Tylko że problem polega na tym, że tutaj jest jeszcze dosyć ciemno. Ja mogę jedynie, nie wiem, spróbować spłoszyć ją na brzeg. O Jezu, coś mnie goni. Zaatakował mnie ten dinozaur taki mały. O kurczę, opluł mnie. Dobra, chyba go zabiłem. Ale jak widzicie, jestem teraz opluty i taki obraz jest dosyć zamglony, zielony taki. Okej, już teraz jest w porządku. Ja sobie oczywiście przerobię go na kotlety. Fajnie, dwa kotleciki wypadły i trochę skóry. Gdzie ta świnka? Tutaj jest ta świnka. Ewentualnie, być może, nie wiem, czy ona będzie mnie gonić, czy ona będzie przede mną uciekać, bo nie wiem, jakie jest nastawienie tego prosiaczka. Ale jak będzie uciekać, to będę miał nadzieję, że będzie to robił w kierunku plaży, a jeżeli nie będzie uciekać i będzie mnie gonić, to zwyczajnie ja będę spierniczał w kierunku plaży, także w ten sposób możemy sobie to rozwiązać, tylko że jest jeszcze kurczę nie za jasno. Wolałbym, jakby było jaśniej, bo ja gaszę tutaj pochodnie. No i coś tam widać, ale boję się, że mógłbym nie celować tak dobrze z tej procy. Ale oczywiście przed tym całym rajdem, mam nadzieję, że ta świnka nigdzie tutaj mi stąd nie ucieknie. Przed tym całym rajdem ja się tutaj zaopatrzę w masę różnych jagód. Mam nadzieję, że one mi się nie zniszczą. Nie dość, że będę chciał też nakarmić siebie, to również chciałbym nakarmić też tą świnkę, jak już uda mi się ją ogłuszyć. To fajnie by ją mieć, tylko że widzę, że na wyższych poziomach można już budować sobie takie właśnie zagrody, tak jak widzieliśmy to u tamtego gościa. On miał taką gigantyczną zagrodę, tam miał chyba z 5 czy 6 dinozaurów. I tych dinozaurów nikt mu nie ruszał tak naprawdę, chociaż podejrzewam, że gościu już miał tak rozwiniętą postać,
że i tak nikt by się nie odważył chyba móc zaatakować tych dinozaurów. I teraz jeszcze powstaje pytanie, moi drodzy. No właśnie, do czego dąży ta gra? Do czego zmierza ta gra? Jakie jest jej przesłanie główne? Bo tak naprawdę budzimy się na brzegu jakiegoś oceanu, na wyspie, gdzie rozwijamy swoją postać, możemy tutaj polować na dinozaury, możemy je ujarzmiać i tak dalej. No widzieliście zagrodę tamtego gościa, miał tam z 15 dinozaurów w sumie i podejrzewam, że facet doszedł już do wniosku, że kurczę, co ja mam robić dalej na tej wyspie? Mam już wszystkie dinozaury okiełznane, postać prawdopodobnie na 50 czy 60 levelu, no i co dalej, tak? By się człowiek zastanawiał. Także ciekaw jestem, jak tutaj to będzie przewidziane. Właśnie jak już dotrzemy, powiedzmy, do tego 60 levelu, no to co wtedy, tak? Co takiego będziemy mogli robić już po 60 levelu? Ok, już powinno być. Bo tam jeszcze widzę jedną świnkę. Ona jest tak fajnie na brzegu oceanu. Ja do niej podbiegnę i zobaczymy. O, tutaj jest ten taki właśnie malutki dinozaurek, z którym wcześniej walczyliśmy. Ale udało się przejść obok. Zobaczymy, na którym ona jest poziomie i może tutaj z tą świnką byśmy się pomocowali. Gdzie ona jest? Tutaj. Zobaczmy. 8 level, czyli jeszcze lepiej tak naprawdę. Nie widzę tutaj też żadnego niebezpieczeństwa, chyba że za niebezpieczeństwo możemy uznać tego żółwiora, ale wydaje mi się, że on jest raczej niegroźny. No dobra, spróbujmy w takim wypadku strzelić kilka razy z tej procy. A, ona ucieka. I to nie jest wizy tak łatwo, kurczę. Jak tu celować w ogóle z tej procy? Dobra, bo już 22 kamienie tylko mi zostały. Patrzcie, ona biegnie zwyczajnie, gdzie tylko popadnie. Także tutaj chyba dobrze by było to. Zmęczyła się chyba. I teraz nie wiem, która to. O, pięknie. Jakiś dinozaur chyba atakuje mi moją świnkę. Wow, bitwa. Dobra, zostawiamy ich. Ale jazda. Tam się biją, ja tu się biję. Świnia mi uciekła. Zaraz zginę. Następny. Jakieś stado się trafiło. Aż się pofajdałem w majty. Kurczę, powiem wam, że jestem coraz potężniejszy. Dobra, jedna skóra tylko wypadła. Widzę, że tutaj loot jest totalnie losowy. O, ale biją się triceratopsy. Gdzie jest ten drugi? Nie widzę niestety. To jest ognisko. Może im pomogę. Może wtedy będą moimi kumplami. Patrzcie, zabiły tego dinozaura. Nieźle. Przerabiamy go na szamę. Okej, mamy sporo skóry. 4 mięska. Rzuciły się na niego normalnie stadem całym. O, patrzcie. Fajnie, fajnie, szybko. Oj, kurczę. Który on ma poziom? 32. W życiu mi się chyba nie uda go okiełznać. Dobra. Tylko że on jest chyba mięsożercą. Że wydaje mi się, że on tutaj bardziej mięso powinien jeść. Zobaczmy, jak to będzie szło. Tak, no tutaj mogę mu dać ewentualnie jakieś jagody, ale to chyba będzie za mało. O, patrzcie, akurat narkobery mi się tutaj wzięło. Skoro tak, no to chyba go jeszcze troszeczkę uśpię.
No mogę mu tu nawrzucać jagód, ale chyba nic z tego nie, nie wyjdzie. Bo on jest... Taming effectiveness 8,9%. Female. No nic, tutaj chyba niezbyt wiele zdziałamy. Ten dinozaur jest ewidentnie na zbyt wysokim poziomie, jak dla mnie. Dlatego ja zwyczajnie przerobię go na szamę. Teraz pytanie, czy go to zabije, czy co tu się stanie, bo on jest chyba nieprzytomny. A jak widzicie, to jest 32 level, czyli zabicie go to już nie jest takie proste. Myśmy się medżobery... No teraz go dopiero zabiłem. A teraz go dopiero przerobiłem na jedzonko. Kurczę, nieźle, trzeba się tutaj omachać. No to na pewno nie jest moja kupa. Bo jakaś jest zbyt wielka. No właśnie, tylko teraz mi gdzieś ta moja świnka uciekła, którą próbowałem tutaj dopaść. No trafił nam się jakiś las z triceratopsami. Fajnie, fajna miejscówka, fajna polanka. Widzę, że moja postać też jest już bardzo, bardzo głodna. Dlatego... to jest not tasty, to jest tasty. Okej. I to. Ciekawie jestem, czy jak tak nażre się tych jagód, czy to dobrze, czy źle. Raczej nie za dobrze. No ale trudno, nie mam nic lepszego na razie. Okej, widzę, że tutaj kurczę. Patrzcie, tam jedzą tą świnkę. Te dinozaury i chyba ją zabiły i teraz się nią pożywiają, ale jazda normalnie. Widzę, że tutaj nie ma lekko. Ten łańcuch pokarmowy jest dosyć bezlitosny. Żałuję, że tej świnki nie udało mi się ogłuszyć. Mogłem sprawdzić wtedy przynajmniej, jak ciężko jest ją okiełznać. Ale tak na dobrą sprawę, dopóki nie zdobędę kolejnego levelu, który umożliwi mi wykupienie sobie tutaj tego siodła na tą świnkę, bo Fiomia to jest właśnie chyba ta świnka, no to wtedy tak naprawdę nic tutaj nie ugram zbyt dużo. Okej, jedzonko fajnie mi rośnie do góry, jestem aktualnie bardzo, bardzo ładnie najedzony. To jest jakiś taki wąwozik. Po drugiej stronie wąwozu widzimy jakiegoś stegozaura. O, i są te świnki cały czas. Kolejna partia. Szkoda, że nie ma ich po tej stronie. Och, tam widzimy jakiegoś giganta. Muszę do niego podejść. Chciałbym zobaczyć takiego z bliska. Tak, tutaj zdecydowanie są już dinozaury na wyższych poziomach. Na 20, 30. Ciekaw jestem, na którym poziomie jest taki wielkolud. Zrzućmy okiem. Och, tam jest strasznie dużo tych takich maluszków, które prawdopodobnie może nawet chcą go zaatakować. Ciekaw jestem, czy możemy właśnie w ten sposób też sobie kupić zaufanie. No, 32 poziom, a wygląda identycznie jak tamte wszystkie inne świnki. Czy możemy sobie w ten sposób kupować zaufanie innych dinozaurów właśnie... Chociażby przez, nie wiem, uratowanie ich życia. O, tutaj ktoś ma mamuta, no nie wierzę. Muszę tam zejść, mam nadzieję, że mi się nic nie stanie. Patrzcie na to. Ktoś sobie normalnie mamuta rozkminił, ale ma fajne tutaj ciosy. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, zabijecie, przyda mi się mięso. Trzeba robić uniki, bo on zwyczajnie strzela takim jakby nie wiem czym. No czymś tam strzela. Tak, w momencie jak mu się rozchyla tutaj ten grzbiet. Gdzie on jest? Kurczę, przez ten zielony ekran nic nie widzę. Gdzie jesteś? A, może już go... Może już go zadźgałem. No powiem wam, że jestem całkiem poważnym teraz już zabójcą.
Mam na swoim koicie kilka tych takich małych dinozaurów. O kurczę, kolejne. O nie, dzidka mi się zepsuła i druga też mi się zepsuła. Biegnij! No cóż, moi drodzy. Nie wiem, czy to jest to miejsce, w którym umarłem, czy to jest to miejsce, w którym ostatnio się wskrzeszałem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale logika mi podpowiada, że jeżeli tutaj mamy East, to ja bym chciał w East Zone 3 mniej więcej się wskrzesić. Zobaczmy. Zobaczmy w ogóle, na czym polega to wskrzeszanie. Czy ja dostaję swoją postać z powrotem? Wydaje mi się, że tak. Przynajmniej tak by mi logika podpowiadała. Okej. Zajrzyjmy tutaj. Prawdopodobnie ekwipunek będzie pusty. Tak, zgadza się. Wszystko straciłem niestety. Także musiałbym sobie wszystko od nowa stworzyć. No ale niestety, jak się rzuciłem na stado tych dilo, to niestety tak to właśnie wygląda. Ale wydaje mi się, że chyba orientuję się mniej więcej, w którym jestem miejscu. Ta chatka tutaj na wzgórzu mi to podpowiedziała. Wydaje mi się, że jak tutaj biegałem po tym lasku. O, Dodo, kolejny. A to też Dodo. Miałem swojego, ale kurczę mi go nie tutaj zabrali mi go. Gdzieś mi go ktoś zabił pewnie. Chociaż nie, ja byłem ostatnio właśnie przy takim jakimś wąwozie. A tutaj niestety takiego wąwozu nie widzę. Ale za to, moi drodzy, widzę po lewej stronie skorpiona, obczajcie. Jezu, jak leci w moją stronę. Nienawidzę takich. Jeszcze tylko zobaczę sobie, który to poziom. 14. Wiejemy. Nie mam z nim najmniejszych szans. Ale wygląda obrzydliwie, nie? Tak realistycznie. Dobra, śmigamy. Właśnie, kurczę, tego mi brakuje, że tutaj... O, może byśmy między nimi walkę zrobili. Zobaczcie. Naprowadźmy jednego na drugiego. Gdzie ten skorpion? Tutaj. Chodź, chodź, chodź. Okej. Goni mnie. I teraz schowamy się za tym dinozaurem. I ten jest ekstra. Fajnie, na takim bym chciał pojeździć. Ankylo jakiś. Patrzcie, biją się. Wiedziałem, że się uda. O Jezu. Nie ze mną. Bijcie się między sobą. Ale fajny tamten jest. Tak się ładnie. Patrzcie, drugi raz go walnęli. Ej, brońcie mnie. Jesteśmy kumplami od dzisiaj. 6 level. Ciekawe, kto kogo zabije. Ja bym im pomógł, ale nie mam żadnej dzidki nawet przy sobie. Wow. Wow. Zabili go. Chodź tutaj. Ale mnie nie będą atakować, nie? Chyba nie. Gdzie on poleciał? Tam leci. Jest mięso! Gołymi rękami wydarte z wnętrza skorpiona. Widzicie, moi drodzy, jeżeli nie jesteście w stanie sobie poradzić z jakimś przeciwnikiem, to postarajcie się, żeby ktoś za was zrobił robotę. Dobra, muszę wbiec szybko do wody, bo nie mam już w ogóle... Muszę się nawodnić zwyczajnie. No i też moje ciało jest strasznie rozgrzane z tego, co tutaj widzieliśmy. No i dobra, moi drodzy, bardzo mi się podoba. Nie wiem właśnie, co w sytuacji, kurczę, jak teraz... Nie wiem tak naprawdę, gdzie jest mój dom. Zostawię tak swoją postać tutaj na pastwę wszystkich innych dinozaurów. Wystarczy, że mnie jakiś właśnie dilo zaatakuje, jak się wyloguje i mnie znowu zabije. A ja straciłem, kurczę, cały swój ekwipunek. Niestety. No tutaj chyba temu delfinowi coś się droga pomyliła.
Co, panie Delfinie? 30 level, dobra, nic nie mówiłem. Zastanawiam się, że chyba idę w dobrym kierunku, bo wydaje mi się, że tamten obelisk był właśnie tak po prawej stronie mojego domku, ale jeszcze tutaj, moi drodzy, na mym horyzoncie pojawił się gigantyczny, bardzo fajny, biały tyranozaur, którego muszę zobaczyć z bliska, bo sobie nie podaruję. Ale ktoś tutaj sobie niezłą zagrodę walnął. Patrzcie na to, moi drodzy. No ten ma nawet jakieś okulary przeciwsłoneczne. W dolary. Nieźle. Który to poziom? 41. Kurczę, nieźle, mega. Ktoś ma tutaj cały parking normalnie. Tu ma pumy. No, następny jakiś wariatek się trafił, który tutaj ma... Kurczę, nawet takie coś jest? Jeszcze się nazywa penis. No normalnie genialne. O, to już stwory znamy. A ty jak się nazywasz? Penis 2? Nie. Hawk Eye. Sokole oko, no ciekawe. O, i takie coś masz. Fajnie, fajnie, naprawdę. Może nie powinienem się tak zachwycać cudzymi dinozaurami, tylko zwyczajnie swoje dinozaury zacząć łapać. No, jeszcze takie coś ma ktoś. Kurczę, naprawdę, szacun. Szacun, że ludzie mają tyle czasu, żeby takie coś osiągnąć. Bo to naprawdę bardzo dużo czasu chyba trzeba na to poświęcić. Dobra, teraz niestety nie mam pojęcia, jak się stąd wydostać. Będę musiał zwyczajnie jakoś tutaj opłynąć to. Nawet tutaj w wodzie ktoś sobie zrobił kolce? Kurde, no nieźle. No dobrze, moi drodzy, ja będę już kończył. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo dużo rzeczy się dowiedzieliśmy ogólnie o tej grze. Jakie tutaj nam daje możliwości. Jak widzieliście, stoczyłem nawet sporo walk z tymi takimi małymi dinozaurami o imieniu Dilo. Zobaczmy. Nie, no ja mam dalej swój 6 level, także, że tak powiem, jeżeli ja będę cały czas się respawnił, to moja postać zwyczajnie będzie cały czas zachowywała swój level i cały czas zachowuje też swoje umiejętności, których się nauczyłem. No tylko zwyczajnie jak zginiemy, to trzeba liczyć się z tym, że wskrzesimy się w totalnie randomowym miejscu i ciężko nam będzie odnaleźć naszą chatkę. No ale mamy też pewność, że ta chatka dziś jest. Ona gdzieś tutaj jest, tylko trzeba ją... O, i tutaj sobie ktoś złapał takiego pterodaktyla. Kurczę, wszyscy wszystko połapali, tylko ja tak biegam na piechotę. No ale tak jak widzicie, żeby tutaj coś złapać i osiodłać, to trzeba mieć przynajmniej ten 10 level, który umożliwia robienie tego siodła. Inaczej to nie będzie miało sensu. No dobra, teraz nawet nie mam zielonego pojęcia, gdzie jestem w ogóle. Co mówi mapa? Mapa mówi niewiele. No cóż, moi drodzy, w takim wypadku ja jestem zmuszony zakończyć ten odcinek, a w tle gdzieś tam sobie poszukam zwyczajnie tego swojego domku, który zbudowałem. Może nawet uda mi się troszeczkę tutaj mapę poodkrywać. Także, moi drodzy, wielkie dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Widzimy się już niebawem, także trzymajcie się, pozdrawiam.